Niektórzy przybysze z Judei nauczali braci: jeśli się nie poddacie obrzezaniu według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie zostać zbawieni. Kiedy doszło do niemałych sporów i zatargów między nimi a Pawłem i Barnabą, postanowiono, że Paweł i Barnaba oraz jeszcze kilku spośród nich w sprawie tego sporu udadzą się do Jeruzalem, do apostołów i starszych. Wysłani przez Kościół szli przez Fenicję i Samarię i opowiadali o nawróceniu pogan. Sprawiali tym wielką radość wszystkim braciom. Kiedy przybyli do Jeruzalem, zostali przyjęci przez Kościół, apostołów i starszych. Opowiedzieli też, jak wielkich rzeczy dokonał Bóg przez nich. Ci jednak ze stronnictwa faryzeuszy, którzy uwierzyli, powstali i oświadczyli: trzeba ich obrzezać i nakazać im, żeby przestrzegali prawa mojżeszowego. Zebrali się więc apostołowie i starsi, aby rozpatrzyć tę sprawę. Gdy już długo nad tym dyskutowali, wstał Piotr i powiedział do nich: wiecie, bracia, że Bóg od dawna wybrał mnie spośród was, aby z moich ust poganie usłyszeli słowa Ewangelii i uwierzyli. Bóg, który zna serca, zaświadczył na ich korzyść, gdy dał im Ducha Świętego, podobnie jak nam. Nie zrobił żadnej różnicy między nami a nimi, kiedy oczyścił przez wiarę ich serca. Dlaczego więc teraz wystawiacie Boga na próbę i wkładacie na kark uczniów jarzmo, którego ani nasi ojcowie, ani my nie mieliśmy siły dźwigać? Wierzymy przecież, że będziemy zbawieni przez łaskę Pana Jezusa, tak samo jak i oni. Umilkli wszyscy, a potem słuchali Barnaby i Pawła, którzy opowiadali o tym, jak wielkich znaków i cudów wśród pogan dokonał przez nich Bóg. A gdy i oni umilkli, odezwał się Jakub. Powiedział: posłuchajcie mnie, bracia. Szymon opowiedział, jak najpierw Bóg zatroszczył się, żeby wybrać sobie lud spośród pogan. Zgadzają się z tym słowa proroków, bo jest napisane: potem powrócę i odbuduję zniszczony przybytek Dawida. Odbuduję jego ruiny i wzniosę go, aby odnaleźli Pana pozostali ludzie i wszystkie narody, nad którymi jest wzywane moje imię, mówi Pan, który to sprawia. Znane jest to od wieków. Dlatego sądzę, że nie należy nakładać ciężarów na pogan, którzy nawracają się do Boga, ale napisać im, żeby się wstrzymali od pokarmów ofiarowanych bożkom, od nierządu, od tego, co uduszone, i od krwi. Od dawna bowiem są po miastach tacy, którzy co szabat czytają Mojżesza i wykładają go w synagogach. Wtedy apostołowie i starsi wraz z całym Kościołem postanowili posłać do Antiochii razem z Pawłem i Barnabą wybranych spośród siebie ludzi: Judę zwanego Barsabas i Sylasa, którzy przewodzili braciom. Posłali przez nich pismo tej treści: apostołowie i starsi bracia przesyłają pozdrowienie braciom pogańskiego pochodzenia w Antiochii, w Syrii i w Cylicji. Ponieważ usłyszeliśmy, że niektórzy spośród nas
zaniepokoili was naukami i wzburzyli wasze dusze bez naszego upoważnienia, postanowiliśmy jednomyślnie posłać do was wybranych ludzi wraz z naszymi umiłowanymi Barnabą i Pawłem, ludzi, którzy dla imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa poświęcili swoje życie. Wysyłamy więc Judę i Sylasa, którzy powtórzą wam to samo ustnie. Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, nie nakładać na was żadnego większego ciężaru, oprócz tego, co konieczne. Powstrzymajcie się od ofiar składanych bożkom, od krwi, od tego, co uduszone i od nierządu. Dobrze uczynicie, jeżeli powstrzymacie się od tego. Bywajcie zdrowi. Oto Słowo Boże. Wczoraj zakończyliśmy nasze refleksje nad wspólnotą, na wspólnocie. Doszliśmy do tego, że jednym z naszych z wymiarów naszej odpowiedzi na objawienie jest to, że chcemy swoją wiarę przeżywać we wspólnocie. I idąc za tym, dzisiaj chcę pomedytować z wami nad Kościołem. Nad Kościołem. W tych konferencjach przywoływanych wczoraj ojca Raniero Cantalamessy pierwsza i ostatnia nauka są poświęcone właśnie Kościołowi. To jest uderzające, że ten kaznodzieja domu papieskiego zaczyna i kończy właśnie takie cało wielkopostne rekolekcje refleksją nad Kościołem. No to jest jakoś pewnie oczywiste, że to nie Jezus jest tematem wielu debat czy sporów między nami a tymi, którzy są na zewnątrz, czy sporów i debat wewnątrz Kościoła. Nie Jezus jest tematem takich debat. Tematem tych wszystkich sporów i debat jest Kościół. I być może to będzie jeden z trudniejszych fragmentów tej rozmowy, jaka nas czeka w Wigilię Paschalną, kiedy Kościół nas się zapytał o to, czy my właśnie w ten Kościół wierzymy. Czy my wierzymy w Kościół? I Kościół to jest rzeczywistość konkretna. Kościół to nie jest jakiś abstrakt. Kościół ma konkretną twarz i kiedy słyszę pytanie, czy ja wierzę w Kościół, to ono tak naprawdę oznacza, czy ja wierzę w ten Kościół, tutaj. Więc czy ja wierzę także w ten Kościół, który jest w Łodzi, konkretny Kościół. Dlatego czytaliśmy 15 rozdział Dziejów, bo to jest jeden z ważniejszych tekstów, który pokazuje Kościół w pewnym sporze. I ten Kościół w sporze z 15 rozdziału Dziejów bardzo przypomina te spory, które wydarzają się dzisiaj. Bo i tamten spór, i dzisiejsze spory ostatecznie zwykle koncentrują się wokół tego, czy i co w Kościele podlega zmianie. Na jakie zmiany Kościół powinien, może, bo w ogóle nie może się otworzyć. Co w Kościele jest do odnowy?
właśnie jak daleko mogą się w nim dokonywać zmiany. To pytanie pewnie dzisiaj jest o tyle gwałtowniejsze niż w roku 50, kiedy się działa ta historia opisana w 15 rozdziale Dziejów, no, że to pytanie dzisiaj pada w kontekście bardzo szybkich zmian dookoła. Świat się zmienia niesłychanie dynamicznie i tempo tych zmian bardzo przyspieszyło najpierw w wieku XIX. I no, prawda jest też taka, że kiedy się te przemiany dokonywały dość gwałtowne, zwłaszcza w drugiej połowie wieku XIX, to Kościół z reguły nie tylko nie wchodził z nimi w jakąkolwiek rozmowę, w jakikolwiek dialog, tylko raczej robił wrażenie, jakby w ogóle nie przyjmował do wiadomości, że coś się zmienia, nie? Że coś się zmienia dookoła. No i potem, jak wszyscy dobrze wiemy, przyszedł Sobór Watykański II i ten Sobór miał być odpowiedzią na te wszystkie zmiany, jakie się dokonały w świecie. Miał być próbą odczytania w Duchu Świętym miejsca, jakie w tym świecie przemian powinien zająć Kościół. Tak Sobór się wydarzył. Da Pan Bóg, za 2 lata będziemy przeżywać 60. rocznicę zamknięcia Soboru. Ale od czasów, kiedy Sobór się dział, to te zmiany przyspieszyły jeszcze bardziej. To znaczy, to jak się świat dzisiaj zmienia w zestawieniu z tym, jak się zmieniał w XIX wieku, to jest pewnie 10, może nawet 50-krotnie większe i szybsze. Poza tym jest pytanie, czy ten Sobór został zrealizowany. Dzisiaj papież Franciszek, dzisiaj przed południem papież Franciszek mówi, że tęskni za tym, żebyśmy przeczytali Sobór dogłębnie. Nie? Po 60 latach. Znaczy, nie będę robił nikomu tu teraz publicznego rachunku sumienia, nie będę pytał, kto czytał, no, ale macie gdzieś tam na półce tę książkę? A to, czy on zostanie przez nas przeczytany, czy nie, to znowu też nie kończy tematu, bo dobrze, myślę, wiecie, jedni pytają albo twierdzą, że ten Sobór nie został nigdy zrealizowany, inni twierdzą, że niestety został zrealizowany i jest przyczyną wszelkiego zła, jakie nas spotyka dzisiaj w Kościele. I właściwie Sobór jest wszystkiemu winien. A ojciec Cantalamessa w pierwszej swojej nauce z tegorocznego Wielkiego Postu mówi tak, że może być jeszcze inaczej. Mianowicie, że Sobór jest taką rzeczywistością, która jest odnową, która zastygła. I przytacza takie adagium stworzone przez Orygenesa. Nie? Orygenes, wielki, wielki pisarz kościelny na przełomie wieku II i III. Dość ciekawe, że Cantalamessa przytacza ten tekst po łacinie. To oznacza, że ten tekst musiał zrobić wielką karierę w Kościele, bo Orygenes nie pisał po łacinie, pisał po grecku. Ale to adagium się właśnie zachowało w tradycji Kościoła po łacinie. To znaczy, że faktycznie cały Kościół nad tym myślał, że było ono dla Kościoła wyzwaniem. I ono brzmi w ten sposób: ipsa novitas innovanda est. A więc, że sama nowość powinna być odnawiana. Sama nowość powinna być odnawiana. Bo to nieraz tak się dzieje, że przeżywamy coś jako taki absolutnie świeży oddech wielkiej odnowy i tak się do tego przyzwyczaimy, że cała ta nowość skamienieje. I staje się taką formą, która dla nas jest kompletnie nie do zmiany. Ojciec Raniero mówi, że może być tak, że
Sobór był czymś, co najpierw wyznaczał nurt rzeki, która płynie, a teraz stał się tamą dla tej rzeki. Tamą na tyle wysoką, że rzeka nie jest w stanie go pokonać, a jak się odbija od tej tamy, to zamiast odnowy, zamiast rozwoju mamy niepokój i bałagan, zamieszanie zamiast przemiany. Myślę, że tak jest, że to jak my podchodzimy do soboru rzeczywiście pokazuje temat, to znaczy jakie są możliwe w Kościele postawy w stosunku do wyzwania, do przemiany, do odnowy. Można by też powiedzieć oczywiście do nawrócenia. Już kończę te dywagacje takie powiedzmy historyczno-współczesne, ale dobrze jest jednak je analizować, bo Słowo Boga dotyka nas też w konkretnych sytuacjach, w konkretnych realiach, w konkretnym stanie naszego bycia Kościołem. Myślę, że ciąg dalszy Soboru to jest nasze dzisiejsze podejście do synodu, który ogłosił papież Franciszek. W zamyśle świętego papieża Pawła VI synod biskupów był kontynuacją Soboru. I ten synod się zbierał przez te wszystkie blisko 60 lat. Papież Franciszek zaproponował teraz, właśnie w tym nurcie synodu biskupów, synod powszechny, który koncentruje się na samej synodalności, na tym, że my jesteśmy wspólnotą w Kościele i że ta wspólnota oznacza, że chcemy też brać na siebie współodpowiedzialność za Kościół, skoro jesteśmy na wspólnej drodze, jaką jest nasza wiara. No i ze stosunkiem do synodu jest pewnie właśnie tak, tylko że teraz jest świeże, więc to jest mocniejsze, jak z tym stosunkiem do soboru. Więc jedni mają w stosunku do synodu wielkie nadzieje, inni nie chcą o nim słyszeć. Są tacy w Kościele, którym sam pomysł synodu i synodalności wydaje się heretycki, a na pewno niebezpieczny. Nie? No i ten synod też podnosi cały szereg pytań, tak? Relacji między duchownymi a świeckimi. Wśród tych świeckich synod mocno pyta o rolę kobiet w Kościele. Są dla niej jakieś funkcje? Kobieta coś w Kościele może, czy nie? Wraca bardzo mocno pytanie o relacje między hierarchią a charyzmatykami. Jest przy okazji synodu takie mocne napięcie odnowione między nami w odniesieniu do przeżywania Eucharystii. Mamy jeden rzymski ryt w Kościele rzymskokatolickim, mamy jeden ryt, ale on ma dwie formy, zwyczajną i nadzwyczajną. Niektórzy nazywają ją tradycyjną. To, co bracia, którzy przeżywają Eucharystię, tak jak mówię, w jednym rzymskim rycie, tylko w dwóch formach, to, co potrafią o sobie nawzajem mówić, to przechodzi ludzkie pojęcie. Co potrafią też mówić o papieżu, to w ogóle się nie mieści w żadnych kategoriach wiary. Więc takich napięć moglibyśmy pokazywać dużo. I teraz po tym zobaczeniu tematu, zobaczeniu Kościoła w takich sytuacjach sporu, debaty, myślę, powiedzmy najpierw to, co jest najistotniejsze. Najistotniejsze jest to, że to nie my mamy rozstrzygać te napięcia. I powiedziałbym nawet na szczęście. Na szczęście nie my mamy rozstrzygać te napięcia. To jest funkcja Ducha Świętego. I każdy moment takiej w Kościele debaty,
sporu, zawieruchy, dyskusji. Każdy moment takiej dyskusji woła nas tak naprawdę do tego, żeby oddać Duchowi Świętemu miejsce w samym sercu życia Kościoła. Duch jest tym, który ma być w sercu całego życia Kościoła. I każdy taki moment jest przede wszystkim po to, by usłyszeć, tak jak kościoły Apokalipsy. Tak? Apokalipsa zaczyna się od listów, które Jan kieruje w imieniu Jezusa Chrystusa do 7 kościołów. I tam jest taki refren: słuchajcie, co Duch mówi do Kościoła. Słuchajcie, co Duch mówi do Kościoła. I ważne jest, żeby czytać Dzieje Apostolskie, bo tam najłatwiej możemy zobaczyć, jak to robić. Właśnie jak usłyszeć, co Duch mówi do Kościoła. Jak to robić, szczególnie w trudnych sytuacjach. Nie wiem, może was nie obchodzi ten temat, co? Rozmawiałem z młodymi w Teze, mówię im, obchodzi was synod, a oni otwarli usta, mówią, a co to jest synod? Nie? Więc może was te debaty i wojny i o to, jak je rozstrzygać, nie obchodzi. To tak sobie pomyślałem dzisiaj, nie myślmy właśnie o Kościele abstrakcyjnie. Może trzeba pomyśleć o parafii, w której żyjecie. Albo o wspólnocie w Kościele, którą tworzycie. Może być na przykład każda ze wspólnot, których tutaj mamy obfitość u jezuitów. To mogą być mocni w duchu, to może być zwiastowanie, to może być każda ze wspólnot neokatechumenalnych tu na miejscu. I jeszcze wszystkie inne, jakie tu są. No to może też być tak naprawdę ten szczególny kościół, jakim jest każda rodzina. Nie? Macie spory w rodzinie. Interesuje was, jakie jest rozstrzygnięcie sporu podpowiadane przez Ducha Świętego? I czy on jest w samym sercu życia tego kościoła, którym jest wasza rodzina? I co to by miało konkretnie znaczyć? Więc sięgamy do Dziejów Apostolskich. Ten spór, który jest opisany w 15 rozdziale, to jest spór o otwarcie Kościoła. Czy można otworzyć Kościół? Na kogo? Na tych, którzy przychodzą z pogan. Wcześniej wszyscy wierni, wszyscy chrześcijanie pochodzili z Izraela. Przynależąc do Izraela, byli obrzezani, przestrzegali prawa mojżeszowego. Ale pojawił się Paweł i Barnaba, którzy poszli na misję do Azji Mniejszej i zaczęli chrzcić nie Żydów, ludzi z innych narodów. I teraz Paweł i Barnaba są przekonani o tym, że to jest Boże działanie, widzą je. Widzą, jak Bóg działa. Ale ci, którzy tworzą pierwszy kościół w Jerozolimie, mówią, to jest zdrada. To jest niedopuszczalne. Jest w ogóle niemożliwe, żeby ktoś zostawał chrześcijaninem, nie zostawszy wcześniej Żydem. Przez obrzezanie, przez przyjęcie prawa mojżeszowego. Tak nie wolno otwierać kościoła. To jest to, co Kościół zniszczy, to jest to, co rozwali jego tożsamość. To jest to, co go wyrywa z dróg zbawienia. Mocny, bardzo mocny spór. Słyszeliśmy zakończony pięknie. Gdybyśmy czytali dalej, to byśmy przeczytali, że Kościół się rozwijał i pomnażał. Znaczy Kościół, który przeszedł przez taką debatę, przez taką wewnętrzną wojnę, ten Kościół tylko się umocnił i rozwija dalej. Ale to, co dla nas jest istotne,
to jest to, żeby zobaczyć, w jaki sposób ten tekst pokazuje działanie Ducha Świętego. Działanie Ducha Świętego. Oczywiście można by zacząć od końca, to znaczy od przeczytanego dekretu apostołów. Tak? Apostołowie napisali dekret. Jest postanowienie, które ma charakter doktrynalny i prawny. I jest uderzające, że kiedy go zapiszą, to mówią tak. Postanowiliśmy, Duch Święty i my. Duch Święty i my. Trzeba mieć odwagę, nie? Albo doświadczenie. Bo to jest albo uzurpacja, albo bardzo pokorne stwierdzenie. Bo to może być uzurpacja. Powiem wam takim żartem, ale trochę serio. Kiedyś rozmawiałem z siostrą z zakonu, w którym zmieniano imiona. Jak siostry składały śluby, to im zmieniano imiona. I ona mówi tak, że nie była w stanie zdać się na Ducha Świętego, jakie imię jej wymyśli. Tak na nią popatrzyłem, mówię tak, ty naprawdę myślisz, że jak wasza przełożona szuka dla was imion, to Duch Święty goni wzdłuż kalendarza i tam, gdzie się zatrzyma, to dostaniesz? To... No, znaczy można powoływać się na Ducha Świętego przy każdej decyzji. Pytanie tylko, czy on w ogóle chce w takich decyzjach brać udział, nie? To może być uzurpacja taka. Ja myślę bardzo mocno o sobie, nie? Wręcasz. Dajesz. Tak, dajesz nominację księdzu na rzecznika prasowego i mówisz, to jest wola Boża. Dobrze, jak to jest wynik mojego przeżycia, czyli doświadczenia. Czyli naprawdę, nie wiem, siadłem z tym dekretem przed tabernakulum i pytałem Pana Jezusa, po pierwsze, czy potrzebuję rzecznika. Znaczy, jakie są potrzeby. A potem, czy jest ktoś w pobliżu, kto by mógł im sprostać. Nie? Ale tak, jak w tym jest doświadczenie, to dobrze. Apostołowie mówią, postanowiliśmy Duch Święty i my. I Duch jest na pierwszym miejscu. Znaczy mają głębokie przekonanie, że to nie jest, wiecie, to nie jest, używa się takiego argumentu ad autoritatem. Jak już nie mogę nikogo przekonać, to go walę autorytetem. Nie? Mam takich księży w diecezji, którzy w ten sposób przepychają rozmaite rzeczy. Na przykład mówią, arcybiskup kazał. No i kłóćcie się, zwłaszcza jak mieszkacie 60 czy 100 kilometrów od Łodzi. Nie? Arcybiskup kazał i wiecie, że to czasami działa. No. Duch Święty powiedział. Ale nie, apostołowie nie mówią niczego takiego. Mówią, że to, co tam jest napisane, powstało w ten sposób, że oni się Duchowi poddali. Że on miał w całym tym procesie pierwszeństwo. I postanowiliśmy Duch Święty i my. To znaczy, to jest Jego prowadzenie, Jego objawienie, Jego zamysł, który próbowali przeczytać. Nie? Właśnie, w tym nie ma uzurpacji, w tym jest zapis doświadczenia. Ojciec Cantalamessa mówi, że taki powinien być paradygmat, no takiego słowa użył, taki powinien być paradygmat każdej kościelnej decyzji. Duch Święty i my. Decydujemy o czymś w Kościele, o czymkolwiek. Decydujemy o czymś w Kościele, zwłaszcza o czymś ważnym. Nie? Byśmy byli zdolni powiedzieć już po podjęciu tej decyzji, że ona w taki sposób powstała.
postanowiliśmy Duch Święty i my. To jest wcześniej powiedziane w wersecie 25, też w tym dekrecie apostołów, gdzie oni mówią, że spodobało się nam zebranym jednomyślnie. Jednomyślnie. Postanowiliśmy jednomyślnie. Jak weźmiecie grecki tekst, to tam nie ma żadnego jednomyślnie. Tam jest słowo homotymadon. A homotymadon to znaczy, że są poddani jednemu tchnieniu. Tymos znaczy tchnienie, a homo znaczy jeden. Nie? Homotymadon, oni mówią o sobie, że tak, mieli takie doświadczenie, że znajdują się wszyscy pod jednym tchnieniem. I poddając się temu jednemu tchnieniu ducha, nie, doszli do końcowych postanowień. Jak to przebiegało, to pozostawanie pod jednym tchnieniem? Więc zebrali się wszyscy. Już wiemy jak, zebrali się pod jednym tchnieniem. Co ich prowadzi? Co ich prowadzi do zebrania? Posłuszeństwo duchowi. Nie? I gdy już długo nad tym dyskutowali, to co jest najpierw, to jest długa wymiana zdań. Bardzo ładne jest słowo użyte przez Hieronima, konkwizycjo, czyli wspólne poszukiwanie. I to nie jest dyskusja na zasadzie ćwiczeń, tylko to jest wspólne poszukiwanie. I Hieronim tym słowem oddaje grecki oryginał, bardzo pięknie. Greckie słowo jest sydzeteo. Sydzeteo od syn, razem, i zeteo znaczy szukać. Ale też zeteo ma drugie znaczenie, wielbić. To znaczy, że nie, to wspólne poszukiwanie jest też otwarte na wspólne uwielbienie. To znaczy, że ta debata nie jest dyskusją płaską. To nie jest tak, że my między sobą rozmawiamy wyłącznie, ale ona nas otwiera na doświadczenie Boga. Że kiedy do czegoś dochodzimy wspólnie w tym poszukiwaniu, to mamy właśnie to poczucie, że Bóg się objawił i oddajemy Mu chwałę. Jemu oddajemy chwałę za to wspólne poszukiwanie. To nie jest tak, że przemogła czyjaś mądrość, aha, przyszedł jeden genialny. Nie, tylko właśnie szukamy, ale mając świadomość tego, czym jest Kościół, że Kościół jest przestrzenią uwielbienia, a nie tylko dyskutowania. Bardzo piękne. Dyskutować na modlitwie, dyskutować w kontekście uwielbienia. Jeden z najważniejszych dokumentów Kościoła w ostatnim czasie to jest tak zwany dokument Zaparecida, gdzie się episkopaty Ameryki Łacińskiej zebrały na wielką, na synod i na dużą dyskusję. Wiecie, opowiadał mi to ojciec święty Franciszek, o to go pytałem. Mówi, biskupi dyskutowali w Aparecidzie w dolnym kościele, mając świadomość, że nad nimi ludzie, którzy tam pielgrzymują, się modlą. Nie? Czyli tu trwała debata, a tam trwało uwielbienie. No i tak to jest otwarcie na działanie ducha. Nie? Długo dyskutowali. To też jest, myślę, ważne, że nie spieszą się, że ta dyskusja jest obfita. I przede wszystkim jest ważne to, że Piotr jej nie skraca. Piotr słucha. I dopiero jak ta dyskusja się obficie wydarzy, to Piotr zabiera głos. I tu jest bardzo ładne to, co mówi, mianowicie przypomina im, że Duch już ich przygotował do tej dyskusji, bo 9 lat wcześniej Duch Święty poprowadził go do rzymskiego oficera o imieniu Korneliusz i Duch Święty sprawił,
wbrew pragnieniom Piotra, wbrew jego przyzwyczajeniom, wbrew jego myśleniu, przełamując Piotra, Duch Święty sprawił, że w domu Korneliusza powstał pierwszy kościół składający się wyłącznie z pogan. I to jest to, co Piotr tu mówi. Duch zaświadczył, że ich wiara jest taka sama jak nasza, że zostali tą samą wiarą oczyszczeni, tak jak my. Duch pokazał, że między nimi a nami nie ma żadnej różnicy. I to jest bardzo piękny głos Piotra, który mówi, my jesteśmy gotowi na to, co się dzieje. Pan nas przygotował, Pan nas nie wystawia na jakieś próby, na które my nie mamy odpowiedzi. Jest odpowiedź, ale trzeba czytać to, w jaki sposób Duch działał już w naszej historii. Duch już pokazał kierunek zmian. Trzeba się poddać temu Duchowi. Potem słyszymy, po Piotrze przemawiają Barnaba i Paweł. To jest bardzo piękne, bo Barnaba i Paweł w tym czasie nie są jeszcze nazywani apostołami. Barnaba i Paweł, dwa rozdziały wcześniej, są w kościele antiocheńskim nazwani prorokami i nauczycielami. I proroctwo, i bycie nauczycielem jest charyzmatem. Jest charyzmatem. Więc Kościół słucha Ducha, bo słucha Piotra, który jest tam papieżem, i słucha tych dwóch, którzy jeszcze na ten moment, trudno ich nazwać apostołami. Nie? Oni są w tym nurcie charyzmatycznego Kościoła. Prorocy. Czyli czytają rzeczywistość, objaśniają rzeczywistość i nauczają. I oni mówią o tym, że Pan dokonywał przez nich cuda i znaki. Czyli pokazują wyraźnie, że to nie chodzi o to, że przez ich ręce działy się jakieś tam nadzwyczajne historie, tylko że one są znakiem. Nie? Bóg się objawia, mówiliśmy o tym wczoraj, przez słowa i przez czyny. Przez słowa i przez czyny. To jest czytanie Ducha, w jaki sposób Duch prowadzi Kościół. I potem odzywa się Jakub, to jest bardzo piękne, bo Jakub jest przedstawicielem tej grupy, nazwijmy to tak dla uproszczenia, zachowawczej, konserwatywnej. Jakub nie chciałby tych zmian. I ludzie, których reprezentuje, nie chcieliby tych zmian. I co Jakub mówi? Jakub czyta słowo. A to jest przepiękne. Jakub posłuchał Piotra, posłuchał Barnaby i Pawła i teraz bierze słowo i czyta. To się zgadza z obietnicami proroków i czyta Amosa. Nie. Mógł przeczytać dzisiejszego Izajasza. Mieliśmy piękny tekst, drugą pieśń sługi Jahwe. Mógł przeczytać, tam jest to za mało, że jesteś sługą dla podźwignięcia Izraela. Ustanowię cię światłem dla narodów. Nie? Jest słowo na ten temat. I Jakub mówi, jest słowo, rzeczywiście jest słowo. Znaczy, co się dzieje? No, dzieje się to, co było obiecane przez Boga. No to może trzeba przestać patrzeć na to jako na dramatyczne niebezpieczeństwo, które nas zniszczy. Jeśli dzieje się to, co Bóg obiecał, Bóg obiecał, że się posłuży Izraelem do tego, żeby stać się Bogiem wszystkich narodów. I teraz to się wypełnia. A w nich jest strach przed słowem, które się może stać ciałem. Myślę, że my to wszyscy znamy. To nieraz tak jest. Czekasz na coś, tęsknisz za tym. Ale jak ci się zaczyna dziać, no wszystko ci się zmieni. Wszystko ci się zmieni. Jest taki fragment w drugiej nauce ojca Cantalamessy, kiedy on mówi, na czym nieraz polega nawrócenie.
Mianowicie, bo my jak słyszymy słowo nawrócenie, to mamy skojarzenie z hasłem wracać. Tak? Czyli odeszliśmy od czegoś, nie wiem, straciłeś gorliwość księdza sprzed 35 lat. Miałbym chyba strach teraz czytania swoich notatek z rekolekcji przed święceniami kapłańskimi. Nie? No więc chciałoby się wrócić. I to jest spontaniczne nasze myślenie, że nawrócenie polega na tym, żeby wrócić do swoich ideałów, nie? Wrócić do pierwszej miłości i tak dalej. Wszyscy to na pamięć powtarzamy. A Cantalamessa mówi, że są sytuacje, kiedy nawrócenie polega na tym, że masz skoczyć w przód. Nie wracać do tyłu, tylko skoczyć w przód. Gdzie to jest? To jest u Jezusa, jak przychodzi i mówi tak. Czas się wypełnił, Królestwo Boże jest w zasięgu ręki. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Ta wiara w Ewangelię oznacza wejdź w to Królestwo, które przyszło. To jest zaproszenie do skoku w rzeczywistość, którą Bóg przed tobą otwiera. To wejdź w to. Jak teraz będziesz wracał do przeszłości, to będziesz wracał do obietnicy, a obietnica tu się przed tobą dzieje. No to wskakuj. I nawrócenie polega na tym, że zmieniasz swoje myślenie. Pierwsze znaczenie słowa nawrócenie to jest zmiana myślenia. Nie? Zmieniasz myślenie, odważając się na skok w przód. Macie jeszcze chwilę, czy już mam skończyć? Bo jeszcze jest kilka ważnych rzeczy. Okej. Okay. Słuchali Ducha Świętego, jak widać, na wiele sposobów, takich bardzo konkretnych. I podjęli decyzję, napisali dekret. Czyli sprecyzowali naukę i przepisy. Na tym się wcale sytuacja nie kończy. I na szczęście też nie kończy się prowadzenie Kościoła przez Ducha Świętego. Na szczęście Duch nas prowadzi nie tylko przez ten etap podejmowania decyzji czy rozstrzygania sporów, tylko na szczęście nas prowadzi też przez te momenty, kiedy to trzeba w końcu wprowadzić w życie. I ojciec Raniero pokazuje dwa teksty, już ich nie będziemy czytać, które pokazują Piotra i Pawła. Sytuację z Piotrem znamy z listu do Galatów. To jest bardzo sławny tekst. Święty Paweł do Galatów pisze, że upomniał Piotra. Można upomnieć papieża. Paweł upomniał Piotra. Dlaczego go upomniał? Dlatego, że Piotr przyszedł do Antiochii i tam zachowywał się normalnie, to znaczy tak jak napisali w tym dekrecie z Jerozolimy. Nie bał się wspólnoty z braćmi, którzy byli z pogaństwa. Spotykał się z nimi, modlił się z nimi, siadał z nimi, czy kładł się z nimi do stołu. Razem spożywali posiłki i tak dalej. Ale potem, mówi Paweł, przyszli ludzie z otoczenia Jakuba. I wtedy Piotr się zaczął odsuwać, nie? Ustawiać na dystans. I Paweł go właśnie za to upomniał. No, zarzucając mu jakąś niekonsekwencję. Tam nie padają jakieś bardzo mocne słowa. Myślę, że my byśmy komentując to mieli ochotę powiedzieć Piotr, no to jest jakaś dwulicowość, no, jakaś niekonsekwencja, jakaś hipokryzja. Co ty tam wyprawiasz w ogóle, nie? Tak. Paweł chyba był ostrożny także dlatego, że jakbyśmy czytali Dzieje Apostolskie, to 16 rozdział pokazuje Pawła, który przychodzi do Listry, i tam znajduje Tymoteusza. Tymoteusz będzie teraz jego towarzyszem drogi. I pierwsze, co robi, to go poddaje obrzezaniu. Muszę powiedzieć, że to jest taki tekst, który mnie zawsze fascynował. Znaczy, Paweł położył życie na tym soborze, żeby nikt nikogo nie zmuszał do obrzezania. I mówiąc w kategoriach ludzkich, wygrał. Hurra! Wygrała partia modernistyczna, w kościele nie będzie obrzezania, zero prawa mojżeszowego, poza tam małymi wyjątkami. I ten Paweł, który odniósł taki sukces, pierwsze co robi, to poddaje Tymoteusza obrzezaniu. To on nie jest dwulicowy, nie?
On nie jest hipokrytą. To Piotr był hipokrytą w Antiochii, a on jest kim? No oni są obydwaj apostołami. I bardzo piękne jest, tego nie wymyśliłem, to wymyślił ojciec Raniero. Raniero mówi, obaj mają rację. Paweł niesłusznie się oburzył na Piotra. Piotr w Antiochii zrobił dokładnie to samo, co Paweł zrobił w Listrze. I to niekoniecznie jest dwulicowość, tylko to jest postawa apostołów, których funkcją jest budować jedność w Kościele. Jedność w Kościele. I ojciec Raniero mówi, że tym, co kieruje apostołami obydwoma, jest Duch Święty albo postawy, które przychodzą od Niego. I pierwszą jest miłość, miłość do Kościoła, miłość do ludzi w Kościele. I on tę miłość nazywa takim słowem greckim, ulubionym przez ojców Kościoła, które jest tak naprawdę na opisanie tego, kim jest Bóg i w jaki sposób Bóg postępuje z człowiekiem. To słowo brzmi synkatabasis, to znaczy wspólne zstępowanie. Nie? Jak Bóg przychodzi do nas, to zstępuje. Musi się uniżyć. Czyli robi wszystko, żeby stać się taki jak my. Razem z nami, syn katabazis, współstępowanie. Współ. To jest w miłości do człowieka dostosowujesz się do niego. Nie wiem, no, najprostszy, może najgłupszy przykład, jaki mi przychodzi do głowy w tej chwili, to jest idziecie w góry w cztery osoby, idziecie pod tego, który idzie najsłabiej, nie? Jak idziecie pod tego, który idzie najmocniej, to ten, który jest najsłabiej, najsłabszy nie wróci z tej podróży. Chyba, że na noszach. Jak chcecie kogoś zabić, to się nie zniżajcie do jego tempa. Nie? To się do pielgrzymki też pieszej stosuje. Nie zapomnę pierwszej pielgrzymki z jedną grupą z Łodzi, nie powiem z którą. Po jednym dniu myślałem, że umrę, nie? Ale szli jak maszyny. Biskup. To jest jeden z niesłychanie pięknych wymiarów miłości. Współstępowanie. Widzisz kogoś, no tak, narysowaliśmy piękny ideał, mamy napisany dekret, wszystko jest jasne. No jest ktoś, kto ma z tym kłopot. Niestety, naciągniemy dziada, nie? No czemu masz go naciągać? Może trzeba zstąpić najpierw do tego miejsca, w którym on jest. I to jest miłość. I to jest miłość. I Paweł tę miłość najlepiej sam opisuje, jak mówi, dla Żydów byłem jak Żyd, a dla Greków byłem jak Grek, a dla słabych byłem jak słaby. I to jest to syn katabazis. To jest bardzo piękne. Ojciec Raniero opisuje też to takim słowem łagodność. Łagodność, którą odróżnia od dobroci. Bo dobroć to znaczy, no jestem dobry sam w sobie. Ja tego o sobie nie powiem, ale ktoś może powie, jak patrzy w lustro. Natomiast łagodność to jest dobroć w stosunku do drugiej osoby. Tak? Dobroć dla drugiego. To jest łagodność. Ostatnio czytałem Franciszka, który cytuje kardynała Siri, mówi, że biskup powinien mieć 5 cnót. I jest tam na... Pierwsza to jest łagodność. Druga to jest łagodność. Trzecia to jest łagodność. Czwarta to jest łagodność. I piąta to jest łagodność dla tych, którzy łagodności potrzebują. Chyba pójdę na emeryturę. Łagodność w
współstępowanie. To jest wszystko forma miłości. I drugie, druga postawa, którą ojciec Raniero tu wymienia, to jest posłuszeństwo wobec wydarzeń. Tak? Znaczy patrzysz, jakie są wydarzenia. Z jednej strony patrzysz na to, jaka jest właśnie prawda, do której żeśmy doszli w Duchu Świętym, Duch Święty i my. I drugie to jest teraz, jak Duch pozwala mi przeczytać wydarzenia. Nie? Ja sobie pomyślałem, że to jest tak, jak mówił Jan Paweł II, że nas obowiązuje podwójna wierność. Podwójna wierność. I Jan Paweł II mówił, to jest wierność wobec prawdy i wierność wobec człowieka. Tak? Wierność wobec prawdy i wierność wobec człowieka. Czyli nie rezygnuję z prawdy, kiedy się spotykam z człowiekiem, czy nie uprawiam miłości, która jest kosztem prawdy, nie. Ale też nie rezygnuję z człowieka, który nie potrafi doskoczyć do prawdy. Nie rezygnuję z niego, wstępuję do niego. I to jest to, co robią Piotr i Paweł. To się dzieje wyłącznie w Duchu Świętym, bo to jedna i druga postawa jest przede wszystkim postawą Boga. Przede wszystkim postawą do Boga. Okej, ostatnia rzecz, która się rozłoży na trzy, ale krótkie, to jest, co po naszej stronie, jakie po naszej stronie muszą być warunki, żeby w taki sposób budować Kościół. To jest w piątej nauce Cantalamessy. Jak macie ochotę, naprawdę sięgnijcie do tych nauk. Piąta jest zbudowana na jego ulubionym tekście z proroka Aggeusza, pierwszy i drugi rozdział. Aggeusz był prorokiem dla Żydów, którzy wrócili z niewoli babilońskiej. I mówi do nich tak. Nie wstyd wam odpoczywać sobie bezpiecznie we własnych domach, kiedy dom Boży jest w ruinie. Nie? Bo oni wrócili z niewoli, poremontowali wszystkie swoje chałupy, zamieszkali sobie wygodnie i są szczęśliwi. Chwalą Pana Boga, bo im oddał wolność. Nie? Ale świątynia leży w gruzach. I Aggeusz mówi, nie wstyd wam wylegiwać się na własnych łóżkach, a dom Boży jest w gruzach? Więc wzywa ich, jeśli ma być odbudowany dom Boga, to oni muszą wyjść z tych swoich bezpiecznych domków. Czujecie ten obraz? Bo to jest to właśnie, to jest to pytanie o to, na ile ja jestem gotów na jakieś w Kościele otwarcie, na jakąś w Kościele nowość, bo to ostatecznie zawsze to oznacza, że ja muszę wyjść ze swojego domku. I to jest ostatnia rzecz, którą ja chcę robić. I ojciec Raniero identyfikuje trzy takie domki, dlatego powiedziałem, że to się rozkłada na trzy. Pierwszym domkiem jestem ja sam. Ostatni dom, z jakiego chcę wyjść, to jestem ja sam. To znaczy moje miejsce, moja wrażliwość, mój komfort, moja pozycja, moja chwała. Ja to wszystko utożsamiam z dobrem Pana Boga. Jak ktoś mi zrobi zamach na to moje, to ja mówię, Bóg jest atakowany. A jak nie Bóg, to przynajmniej Kościół. No więc to jest pierwszy dom, z którego by trzeba było zaryzykować wyjście. Nie? Drugi to jest moja wspólnota, to jest trudniejsze. Bo ta wspólnota to może być moja parafia, to może być mój zakon na przykład. Pozdrawiam wszystkich braci i siostry. Ale to może być na przykład mała grupa, w której jestem, to może być ruch. To może być wspólnota, pozdrawiamy wszystkie wspólnoty, a jakże. To może być kościół lokalny, na przykład kościół polski. I teraz, żeby było jasne, każdy z nas we wierze potrzebuje zakorzenienia. Jak go nie ma, to biada nam. Więc dobrze, jak jesteś w konkretnym kościele, w konkretnej parafii, w zakonie, we wspólnocie. Tak, to jest piękne doświadczenie należeć do Kościoła polskiego.
Ja jestem bardzo dumny z tego, że przeżywam swoją wiarę chrześcijańską jako Polak w polskim kościele. To jest bardzo piękne, mieć te korzenie. Drzewo rośnie od korzenia. Nie masz korzeni, jesteś biedakiem. Zło nie polega na tym, że gdzieś należę. Zło polega na tym, że to jest dla mnie forma absolutna. I że tak naprawdę nie obchodzi mnie wyjście z tego domu. Ani na krok. Ani po to, żeby zobaczyć jeszcze, jak inni żyją. Może jakiś inny dom jest obok. Nie. Trochę przeżywaliśmy to choćby w czasie naszego diecezjalnego synodu. Powiem to, bo mam nadzieję, że ci ludzie to słuchają. Tutaj też niektórzy są. Stosunkowo niewielki udział w synodzie wzięli ludzie, którzy są we wspólnotach, mocnych wspólnotach ewangelizacyjnych. I tak naprawdę mnie to nawet nie dziwi. Dlaczego? Bo oni mają fajne doświadczenie Kościoła. To co się będą przejmować tą diecezją? Po co mają wychodzić do debaty nad tym, jak ma wyglądać parafia, jak oni są w kręgu na przykład domowego kościoła. Tam jest fantastycznie, mają świetnego księdza, który po pierwsze nie rządzi, jest tylko moderatorem, każdy jest odpowiedzialny. Okej, piękne doświadczenie synodalnego kościoła, nawet jak się tak nie nazywa. To co oni się będą przepychać, nie, do rozmowy o kościele w ogóle? To jest pokusa ogromna, nie, że mamy piękne, dobre doświadczenie wiary w małym gronie i jesteśmy tak zamknięci, nie, że nie wychodzimy na zewnątrz. A gdybyśmy wyszli na zewnątrz, to mogłoby się okazać, a, że możemy się podzielić tym, co mamy piękne, a po drugie, moglibyśmy się nauczyć od innych, bo obok nas jeszcze inni są. I ostatni dom, z którego pewnie jest wyjść najtrudniej, ale na pewno nie będę się tej myśli ojca Raniera zapierał. Dom, z którego bardzo trudno jest wyjść, to jest własna denominacja, to znaczy własne wyznanie chrześcijańskie. Tak. Odmowa wejścia w doświadczenie ekumenizmu. Odmowa. Ja pamiętam takie kazanie ojca Raniero, które właśnie dotyczyło tekstu Ageusza i dotyczyło tylko tego. Ageusz mówi, że właśnie, że odbudowali swoje domy, a dom Boga jest w ruinie. I ojciec Raniero komentował to tak. Chrześcijanie wszyscy mają swoje domki. Rzymscy katolicy mają swój domek, luteranie mają swój, kalwini mają swój, prawosławni mają bardzo piękny swój. I każdemu w tym domu jest dobrze i wygodnie i ciepło. I na tyle ciepło, że nie widzą, że te wszystkie podziały oznaczają, że Kościół jako jedno ciało Jezusa Chrystusa jest w ruinie. I ojciec Raniero mówi o tym w taki sposób przejmujący. Mówi, zobaczcie, co się dzieje. To jest cytat z Ageusza. Zobaczcie, co się dzieje. Siejecie, nie zbieracie. Wysilacie się, nic z tego nie ma? No to może zadbajcie wreszcie o ten dom. To zobaczycie, że będą plony. Ale jak każdemu jest wygodnie u siebie w chałupie. I oczywiście każdy się broni. Znam ten dom, tu wszystko jest bezpieczne. Nie? Okej. Żeby budować Kościół w Duchu Świętym, to się trzeba poddać temu wyjściu z mojego domu, żeby z innymi budować dom Pana. I wtedy to jest obietnica, jaką Bóg wypowiedział przez Ageusza. Przyszła chwała tego domu będzie większa niż dawna. Wierzycie w to? No to powiedzcie amen. Amen. Bóg zapłaci.